Cześć, z tej strony Adam, Guitar Center TV. Kolejny odcinek dla basistów. Mam ze sobą instrument, który przypadnie do gustu wszystkim fanom mocniejszej muzyki. Jest to Carter Guitars, model 150 God BLK. Specyfikacja. Jak widzicie, gitara wykończona jest czarnym matowym lakierem, co na pewno spodoba się wielu metalowym i ciężko grającym muzykom. Jest dodatkowo bardzo, bardzo wygodna manualnie. Jeżeli chodzi o korpus, korpus wykonany jest z lipy. Posiada most stały, również w czarnym wykończeniu. Dodatkowo ma przetworniki typu Precision i typu Jazz, ale są to przetworniki o bardzo metalowym zacięciu, o takim rockowym, ciężkim soundzie. Na pewno będą fajnie dzwonić i przebijać się w metalowej muzyce. Dodatkowo mamy dwa potencjometry. Jeden do zestawu przetworników typu Precision, drugi do przetwornika typu Jazz i każdy z nich można miksować sobie niezależnie głośnością. Oraz mamy jeszcze dodatkowo potencjometr tonów. Bardzo proste rozwiązanie, bardzo ładnie wyglądające. Dodatkowo tulejowe gniazdo, które jest wpuszczone w deskę od dołu. Gitara posiada klonowy gryf z klonu kanadyjskiego. Główka wykończona jest również w macie. Posiada ona taki złoty, również matowy logotyp Cartera. Klucze również są w kolorze czarnym, jak reszta hardware'u, o czym wspomniałem wcześniej. Podstrunica jest wykonana z orzecha czarnego, a na 12 progu mamy złowrogiego nietoperza. Przynajmniej tak to wygląda tutaj, kiedy gitara stoi vis-a-vis mnie. Rewelacja, na pewno może się taki mały szczególik spodobać muzykom grającym te cięższe odmiany. Posłuchajcie, jak brzmi ta gitara, a Was zapraszam do sklepu, testujcie, próbujcie. Zapraszam Was również na naszą stronę internetową, link do produktu poniżej i oczywiście zapraszam na kolejny odcinek.